W tym filmie chciałbym porozmawiać z Wami o figurach geometrycznych, które mają cztery boki. Matematyczna nazwa figur z czterema bokami brzmi czworokąty. Ponieważ częścią słowa czworokąty jest czworo, to wiadomo, że mamy w jakiś sposób do czynienia z liczbą cztery. Czworokąt to coś, co ma cztery boki, czyli takie coś to jest czworokąt. Taka figura to też czworokąt i to też jest czworokąt. Wszystkie one mają cztery boki. Taka figura też ma cztery boki, i nawet taka figura ma cztery boki, chociaż wygląda bardzo dziwnie. No to zapytajmy, jaka figura nie jest czworokątem? No cóż, na pewno trójkąt nie jest czworokątem, bo ma trzy boki: jeden, drugi, trzeci. Skreślamy go. Nie potrzebujemy go w rozważaniach o czworokątach. Pięciokąt też nie jest czworokątem bo ma pięć boków, a nie 4. 1 2 3 4 5. Okrąg w ogóle nie ma boków, ma jedną linię dookoła całej figury. Zdecydowanie nie jest czworokątem. Wszystkie figury, które mają 6 boków, 7 boków, 100 boków nie są czworokątami. Zastanówmy się teraz, jakie możemy mieć rodzaje czworokątów. Na jakie kategorie możemy czworokąty podzielić? Jedna z kategorii to równoległoboki. Równoległobok to taki czworokąt. Kiedy zejdziemy dalej w nauce matematyki, dowiemy się o innych sposobach definiowania rodzajów figur, rodzajów czworokątów, ale na razie równoległobok to taka figura, w której przeciwległe boki są parami równoległe. Równoległe to znaczy inaczej, biegnące w tym samym kierunku. Co to znaczy? Figura taka jak ta jest równoległobokiem. Dlaczego? Ponieważ ten bok. Jest przeciwległy do tego boku i obydwa ułożone są w tym samym kierunku. Gdybym narysował strzałkę i tutaj drugą, to te dwie strzałki wskazują w tym samym kierunku. Mówimy na to, że te boki są równoległe. Te dwa boki też są równoległe. I dlatego jest to równoległobok. Możemy narysować inne przykłady równoległoboków. Kwadrat też jest równoległobokiem. Za chwilę powiemy co jest specjalnego w kwadracie. Kwadrat jest specjalnym rodzajem równoległoboku. A jest równoległobokiem, bo ten bok ułożony jest w tym samym kierunku co ten, a ten bok jest równoległy do tego. Jakie figury nie są równoległobokami? Taka figura nie jest równoległobokiem. Możecie powiedzieć, że widzicie, że są tu dwa boki równoległe i rzeczywiście ten i ten są do siebie nawzajem równoległe, ale jak sprawdzimy kolejne boki, to się okaże, że ten i ten nie są do siebie równoległe. Jeden ze sposobów na upewnienie się, że dwa odcinki nie są równoległe jest taki, że jeżeli przedłużymy boki prostymi liniami, to się one w jakimś punkcie przetną. Te linie przedłużone nigdy się nie przetną. W takim razie. Ten tutaj nie jest równoległobokiem. Jedna para przeciwległych boków jest równoległa, ale druga nie jest. Inny przykład figury, która nie jest równoległobokiem, to taka figura. Żadne z jego przeciwległych boków nie są równoległe, czyli równoległobok oznacza, że przeciwległe boki są parami równoległe. Porozmawiajmy o kolejnych czterobocznych figurach, czyli o czworokątach. Następny rodzaj to rąb. Rąb to rodzaj równoległoboku. Przeciwległe boki muszą być równoległe, ale to nie wystarczy, żeby figura była rąbem. Przeciwległe boki muszą być równoległe i jednocześnie wszystkie boki muszą być równej długości. Na przykład taka figura to równoległobok, ale nie jest to rąb. Jest to równoległobok, bo te przeciwległe boki są równoległe. Jeżeli je przedłużymy, to się nie przetną. Te dwa przeciwległe boki też są równoległe, ale nie jest to rąb, bo te dwa niebieskie boki są dłuższe niż te dwa żółte. Rąb wyglądałby tak. Przeciwległe boki są równoległe i te, i te, i jednocześnie wszystkie boki mają taką samą długość. Możecie zapytać, no to może kwadrat też jest rąbem. Wygląda podobnie. Zastanówmy się, czy kwadrat jest rąbem, czy ma wszystkie boki równej długości i czy boki parami są równoległe. Mówiliśmy już, że przeciwległe boki kwadratu są równoległe. Na tym rysunku to zaznaczyliśmy: kwadrat jest równoległobokiem. I oczywiście wszystkie boki kwadratu są tej samej długości. Wynika z tego, że kwadrat jest rąbem. Możecie sobie wyobrazić, że rąby to wszystkie kwadraty, te takie zwyczajne, i te trochę przekrzywione. Jakby kwadrat ścigał się w kreskówkach i miał taki wyścigowy kształt. Jak myślę o rąbach, to takie porównanie przychodzi mi do głowy. Taki wyścigowy kwadrat z kreskówki. Ok, teraz prostokąty. Pewnie słyszeliście już słowo prostokąt. Pomyślmy, co dokładnie sprawia, że figura jest prostokątem. Prostokąt to równoległobok. Ale muszą być spełnione jeszcze inne warunki. Prostokąt wygląda tak. Dlaczego to jest prostokąt? Jest na pewno równoległobokiem. Ten bok i ten są równoległe. Ich przedłużenia nigdy się nie przetną. Ten bok i ten bok też są równoległe. Też się nigdy nie przetną. Możemy je przedłużać i przedłużać i nigdy jedna do drugiej się nawet nie zbliży. Ale co konkretnie sprawia, że ta figura jest prostokątem? Dlaczego używamy do opisania tego równoległoboku słowa prostokąt, dlatego że sposób w jaki stykają się ze sobą każde dwa sąsiednie boki jest bardzo specyficzny. Sąsiednie, czyli boki leżące obok siebie, na przykład ten i ten. Kąty wewnętrzne przy wierzchołkach to tak zwane kąty proste, tak się nazywają. I ta cecha sprawia, że równoległobok jest prostokątem. Wszystkie kąty wewnętrzne to kąty proste. To jest kąt prosty. Jak przyłożymy taki mały kwadrat do wierzchołka, to idealnie pasuje. Czyli na przykład tutaj ten to nie jest prostokąt. Dlaczego? Bo jego kąty wewnętrzne nie są kątami prostymi. Taka konstrukcja nie pasuje tutaj w żaden sposób. To jest równoległobok, ale nie jest to prostokąt. Prostokąt to równoległobok, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Wróćmy jeszcze do rozważenia o kwadracie. Czy kwadrat też jest prostokątem? Narysujmy jeszcze raz kwadrat. W kwadracie przeciwległe boki są równoległe. Już mówiliśmy, że kwadrat jest równoległobokiem. I jednocześnie kąty w kwadracie, kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Tak więc kwadrat jest również prostokątem. Wychodzi na to, że kwadrat jest bardzo interesującym przypadkiem czworokąta, bo kwadrat spełnia warunki wszystkich tych czterech kategorii. Kwadrat, oprócz tego, że jest kwadratem, jest również rąbem. Jest rodzajem rąbu, który oprócz wszystkich cech rąbu ma jeszcze kąty proste. Rąb nie musi ich mieć. Na przykład ten nie ma, a jest rąbem. Jest rąbem, ale nie jest kwadratem. Ten jest kwadratem. Obydwa są rąbami. Kwadrat jest również prostokątem, czyli równoległobokiem, którego kąty wewnętrzne są kątami prostymi. Kwadrat jest definitywnie równoległobokiem. Jest również czworokątem, bo wszystkie figury, o których w tym filmie mówimy, są czworokątami, oprócz tych trzech skreślonych oczywiście. Niech żyją czworokąty.